Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest Play Next. Na wstępie muszę Was przeprosić za wczorajszą wpadkę, bo tak, faktycznie, to była wpadka. Myślę, że byłem troszkę zniechęcony, być może troszkę zmęczony. Zniechęcony czym? Ano tym, że dałem się namówić na ten system głosowania, którego najwyraźniej nikt tak naprawdę nie chce. Zresztą to widać po ilościach głosów oddanych na stronie playnext.pl. Zatem chyba wycofamy się z tego. Wszystkie zmiany i nadchodzące rewolucje przedstawi Wam Diagoras. Cześć, z tej strony Diagoras i witam Was wszystkich w nieco zmodyfikowanym odcinku Playnext numer 16. Otóż zdajemy sobie sprawę z tego, że pomysł z głosowaniem przez widzów nie wyszedł i w związku z tym zaproponowałem Rokowi powrót do wcześniejszej formy Playnext. Nie trzeba było go przekonywać, postaramy się również o to, żeby trochę odciążyć naszego pracusia i zaangażować kilka nowych głosów do prowadzenia Playnext. Tych znanych i tych mniej znanych. A teraz otwórzcie puszkę Pepsi, usiądźcie wygodnie i szykujcie się do subskrypcji najlepszych kanałów tego odcinka. Jeny znowu te słuchania. Isocream. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Jeśli nie, to wybacz, o wielki panie tworzenia świetnych filmików. Wysłał nam montaż o tajemniczym tytule Assassin's Creed Invaders Must Die. Świetnie się ogląda. Gratuluję również zdobycia największej ilości głosów w ostatnim głosowaniu na playnext.pl. Kampanii solowej oraz trybu sieciowego. A ze świetną zapowiedzią gry, na którą wszyscy czekają, a tylko połowa się przyznaje, czyli Battlefield 3 wyszedł do nas użytkownik z kanału 4GamerZone. Właściwie nie musicie już czytać wiadomości na temat tej produkcji, bo wszystko macie w tym materiale. Korzysta z silnika Frostbite 2.0. Zapewni to świetną animację, olbrzymie pola bitew, świetne... 10. Na miejscu 10 trafiła gra... Głównym bohaterem następnego filmu jest Maciek ze Spoiler Run TV i jego przegląd top 10 gier przenośnych tych wakacji. To bardzo smutny materiał, ale na szczęście nie mam konsoli i całe wakacje mogłem spokojnie spędzić przed komputerem. Ale też nie musiałem. ...czytać przez 4 godziny, jednak powiem wam, że w skrócie jest... Dopiero teraz wpadłem na pomysł dlaczego. Wiecie, co się dzieje, jak się naciśnie. Ojciec Chrzestny 2. No bardzo miło wspominam tą grę, a to jest bardzo dobrze wykonany z niej let's play. Typowy, bez problemów technicznych, z ciekawie poprowadzonym komentarzem. Nic dodać, nic ująć, kliknąć subskrybuj. I tutaj weźmiemy nasze zadanie. Bomby dymne, żeby zombie... West? Nie no. Fajnie, że wygrałeś, ale w tej chwili cię nie znam i nie mogę powiedzieć, że nie spodziewałem się skopanej ścieżki audio. Tak więc sprawy nie było, a filmik zasługuje na szacunek Diagorasa. Cokolwiek to znaczy. Utrudnieniem także jest to, że na górze mamy czas. Jeśli ten czas dobije do zera, ze wszystkich uliczek wychodzą zombie. I to już wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszych zwycięzców i zajrzyjcie również do rekomendacji. Dzięki za Wasz czas, być może do usłyszenia. Cześć!